Chciał twój hobby, jego jebiście. No, tylko go wysłałem na test, wiesz? Na najgorszą arenę. Witam, Dymbu, witam. Na najgorszą arenę go wysłałem na test, żeby wbić nim renomy 2 albo 3, żeby na arenę mógł chodzić. Znaczy, na wyprawę. Partiatik! Live! Reklama! Siema widzowie, szybkę reklamkę, najtańsze giereczki oczywiście na Enebie. Ja już pokazuję co jak, tylko na początek zachęcam do używania, pierwszy link w opisie, u góry, przez niego kupując Eneba, wiesz, że jesteście ode mnie. Dzięki, że to robicie, bo dzięki temu, kurde, bo dzięki temu współpraca nadal trwa, także serduszko dla was i co? Idę na NB, pokazuję wszystko co jak, dla tych co nie wiedzą, to może coś zobaczą co akurat nowego i wejdą, kupią, nie wiem, wchodzimy. Pyk, jesteśmy, wejdź, lol, enter, rzeczy do ligi, Valoranta i tak dalej, ty, ale że da się jakieś skrzynki kupić? Tako za 4,50? Ciekawe. Nie wiedziałem, ale to dziwne. Ale dobra, nieważne. Eneba, tu macie tak, jakieś, tutaj macie PSC do PlayStation, Blizzarda i tak dalej. Dwa razy już kupowałem PSC do PlayStation, chyba 100 zł, czyli łącznie 200 i zapłaciłem ile? 180? Coś takiego, więc dwie dyszki, interesy, łeb do interesów. Także też polecam, bo warto. Chyba najbardziej się właśnie na 100 zł opłaca, bo jest największa zniżka. I jeszcze co jakiś czas jest kodzik, niestety teraz nie ma, wtedy jest 10% taniej, więc warto poczekać, jeżeli niedługo planujesz, możliwe, że będą kodziki na PSC do PlayStation, a jak już cię korci, to kup, nie ma problemu. I tutaj jakieś gry 10% taniej, chyba akurat, aha, jeszcze 4 dni, to możesz się sobie przejść, ty, God of War już tylko stówkę? Pamiętam jak pokazywałem na Enebie za chyba 140. Już coraz niżej, niby inflacja. Oby taka inflacja była jak na grach, czyli coraz taniej, a raczej na Enebie. Bo w sumie tak to gry coraz droższe. 400 na PS5 gry, 300, nie wiem, drogo to. Tutaj masz jeszcze gry, Steam gry i tu sobie możesz przejrzeć, jak nie masz nic na oku. Może akurat coś wpadnie, jak ci się nudzi i zerknąć coś ciekawszego, nie? Także wiesz o co chodzi, ja raz tu pokazywałem. Także co, pierwszy link w opisie, dzięki, że używacie, serduszko dla was, oglądajcie sobie TikToczki dalej, siema. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dobra, jesteśmy na nowej arenie, ty, od razu większa szansa na wina, chyba się może to udać. Co to za potwór w tle? Pod kamerą zobacz, co to? Albo to ja jestem. On sobie plus 12 defa dał? Ja pierdzielę. Szmato. Dobra, ty. Boże. Jeszcze jednego trzeba. Chyba słabszy jest ten. Dobra, stunek na łeb. Nice. 14. A, ten był słabszy, tamten się mocno trafił. Nie no, fajne to jest. No nie no, to jest w tych samych czasach. Sas. Dobra. Patrz to. Czekam na niego, podejdziesz, mata. I teraz patrz to. Pyk, stunet. Teraz patrz. 40 HP szmatuch. Ty, mogłem nie podchodzić. Tylko sobie staminkę odnowić. O, te odpadnie. Stuna mi dał. Kurde, ale fajne jest to, że jak oni mnie biją, to mi AD wzrasta. Przydałby się ten skillek do lifesteala. Albo ten, co HP regena, to wtedy bym mógł ładnie się wyfarmić na tych walkach. Niekiedy.
I co to mi dało, Tom? Pytanie, ile to da? Plus jeden. Czyli to po jeden dają te zawsze te walki, niezależnie od areny. Dobra, niech oni trenują. Nim Dexa dalej, nim... Czemu nim Agility? Czekaj, jemu z 1 na 8 w jeden dzień skoczyło? Co jest w dupę? Ty, dobra, no to Vitality coś. Chociaż Louis z tym Vitality, że on musi na początku się nabić tylko. Dzięki Dymbu za 42 lata krzykiem. Nie ma tutaj tych. Nie ma tutaj tej mechaniki, co w Harizmaranach. Niestety. Co mi zrobił? On mi jakąś trutę wrzucił? Ten krzyk, co jest, to jest... Chyba ma być jako jakiś easter egg. Ale to jest, że dostaję dodatkową siłę, bo taką pasywę wykupiłem. Dobra, patrz to. Chłopa może zabije, zanim mnie uderzy. A nie, nie uda się. Bo to nie może funkcjonować. Ty, uda się? Nie. Niestety. No. Jakbym mu dał itemy od Roberta na chwilę, no niby mogę. I wtedy szybkie dwie te. Ale może lepiej, żeby jeszcze chwilę potrenował. Chodzi o tego w ogóle. Dość cienki on jest. Czekaj. Dobra, zrobię to jak gadasz. I o tą arenę i tutaj szybko nabić tego. Za 41 dostał? To chyba kryt siad, nie? Jezu, jaką on ma dziwną głowę. Ja pierdziele. 13, ty. Nie no, zrobię, że mi bije po 5. To ja nim, no 3 nabiję tej renomy w sumie, żeby na te chodził, żeby nie umarł chociaż. Kurde, nie wiem. Bo tam jest sporo mniej golda, 10% na deada. Może wykitować, mi ja tak na nim nie zależy. A to jest 3 razy tyle golda. No bo muszę go trenować, żeby on w ogóle pobił tych ludzi. Znaczy teraz już się musi trenować. Ale niech trenuje. Chwilkę jeszcze. A czemu on hełm zdjął? Jak jeszcze chwilę trenuję, to będzie te walki wygra. Czekaj. To było to, tak? Lui, tak nie mogę tego zobaczyć. Dobra. Ale co ty gadasz, Artur, za tępe w dupę rzeczy na tym czacie? Porypało cię już do reszty? Jeden dzień tam będą szli. Mogę ich obydwu wysłać. Tylko to jest jeden dzień treningów w dupę, aleluj. Chyba powinni sobie obydwaj poradzić. O kurde, teraz EQ nie mogę założyć na tego. A nie, mogę, ale potem się zacznie walka na następny. Chociaż czekaj. Nie, no okej, powinno być. A nie mogę jednak.
Mogłem najpierw się pobić. Kurde, spieprzyłem to. Luj z tym. To skip dnia, tak? Teraz muszę im zapłacić. Kupię ten po tej walce. Ja też chciałem ulepszyć rzeczy. Dobra. Kładziemy chłopa spać. On ma plus 1 agility co turę chyba. Też bym mógł se to dodać. Na wszelki. Dobra. Pistunek. Dobra, nie podoba mi się ten typ. Dość silny jest. Ładny cep na łeb. Ładnie. Kiedy coś za punkty? No ruletka jest jakiś czas. 20 HP. Nie mam pylać się na te gówno ręki. Znaczy mogłem niby ich wysłać, ale te walki by ileś trwały. Pieprzyć się z tym. Poczekam, aż on podejdzie. Teraz. On ma plus 1 siły co turę. Tak po prostu. Kurde. A on ma plus 1 losowy stat chyba. Ciekawe skąd to. Muszę sobie też odkryć. Ja teraz zbieram tego golda na ten trening. Tutaj trzech w ogóle trzeba pokonać. No fajna giereczka, no. Bober. Tu jeszcze jeden typ. Dobra, na rączki. Poczekaj, aż podejdzie. Ja pierdzielę. I teraz. Stun. I teraz. Pyk. Dwa kryty mu siadły akurat. Lakierkowi. Kurwa, mnie obił konkretnie. Dobra. Chłopie. Cepa na łeb dostał, się złożył. Na zawsze do dolary na G fotki na IT. A czy na IG? W sumie. 130 zapłaciliśmy, ok. Ty, a co z drugim gladiatorem? Ty, nie, już się zbugował, on się powinien bić. Ja pierdzielę, nie ma go, nie bije się. Dobra, luj z nim, czekaj, muszę zrobić temu Mariusowi, w sumie i Danowi, mogę ich obydwu wysyłać. Żeby szybko farmili. Jakieś tam siano. Czyfna będzie nas... Ja pierdzielec. A, bo się odpaliła arena tego typa, co mówiłem, że się zaciął. Już się obsrałem. Jak plus 2? Dobra. Pytanie, czy... Ale wygląda to, że ten jest silniejszy niż bokser. O kurde. Bo nie? Nie, dobra. Ja widzę ciebie z ryja, to jesteś zarośnięty jak krzak, dlatego chcę zobaczyć, czy na dole też Żydzie Żydzisz na maszynki, czy też taki busz. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że taka jakby eksperyment naukowy za tym przemawia jedynie, tak? No to wybaczam ci, wyślę ci zdjęcie. Ty nie uderzyły nawet? T
głupie, użył tego pod inta, skilla co mam gada. Ja pierdzieś, bo mnie zabije zanim... Ja pierdzie, mój haser. Ja mam 50 HP, się walka nie zaczęła jeszcze. Nie, proszę, proszę. Pieprzony to umag, ale na mele był ściorwem. Wolał nie atakować. Ty to ten z Lego Ninjago. On mnie zatruł? Dobra. Ja pierdzielę. Jakby kryt mi siadł, już bym go zabił. Dobra. Hez. Ile golda? Za agility. 11, siada. Kurde, ale nie wydaje się to za dobra ta broń w porównaniu do szabli. Czekaj, co jest? Aha, bo tego ten wyruszył. Czekaj. Co jest? Ty. Tu są itemy. Aha, ten wyruszył. Gdzie on jest? Miał wyruszyć na arenę. Ja pierdziele, gdzie on jest? Może się odbuguję, jak tak zrobię. Zero dni, no nie wiem. Dziadek, jakie jest twoje ulubione danie? Nie chodzi o danie w mordę, tylko o jedzenie. Jak nie chodzi o danie w mordę, to nie mam ulubionego jedzenia. W sensie dania. Ty. To jest lepszy trening. Czekaj, czekaj. 5 na 7. Ten hełm też za bardzo nie mam z nim co zrobić. Jak może skipnę, to on to się zacznie arena. O, zaczęła się, ale straciłem dzień, żeby ją zacząć. It's fake. No może, może Dino. Jak na razie to muszę zobaczyć, ale ja mam tylko krwawienie, no to gadałem, że na rękawice byłoby dobre, bo bym dwa nakładał. Jeżeli to jest do końca rundy, no to jest OP, no. No kładź się, spać, dziadu. Przedłużany miał być? Jak miał być? W tym roku. Ja pierdzie. Co syf. Nie, to jest taki useless. Te RNG to jest taki fake. Niby 11, ale z siłą się nie skaluje. Więc mi się to nie podoba. Tu jest krwawienie, jemu miałem kupić na łapki. Załóżmy to krwawienie.
Czyli to podwaja krwawienia. Czyli jakbym na przykład nabił 4 krwawienia, to tym wbije od razu 8. A to do dupy. ...5% HP regeneruje do końca gry, ale daje mi stuna... ...na 3 rundy samemu sobie. Ciekawe. To jest niezła redukcja cooldownu. Dziesięć siły dostaję, ale teraz 4% HP co runda. Jakbym użył to i to... to wychodzi, że i tak się healuje o 1%. Cześć, to. I tak się healuje o 1%, a mam plus 10 siły. Ty, 20% lifesteala do kupienia. 20% lifesteala do kupienia. Dobra, to jest, to zmienia całą grę, to jest bit broken. To całą grę zmienia. To psuje balans gry, ten lifesteal. Ta gra już sensu nie ma, oficjalnie. Czekaj, jak ja mam teraz nabić im te staty? Na razie tak zróbmy. Ja pierdolę, no to auto to takie ska! Nie wytrzymam. I teraz 4 dni on będzie leżał, pieprzony w dupę. Wcześniej na 50% to wchodziło, no. Te 3 arena, no byłem przed chwilą, bo tam zabiłem tego węża. Tylko tam się idzie dobę, no nie opłacę. Dopiero jak kupię krowę, to tam będę chodził. Pikselowe Sworn Sandals? No. To lepsze niż Sworn Sandals, oficjalne info. Kurde, hełm niepotrzebnie nim zdjąłem. Czekaj, co? Ty, w sumie nie mogę to założyć. Zobaczymy, jak zadziała to przynajmniej. Cztery dni nie będą teraz trenować tamci. Czekaj, na którą arenę ja poszedłem? Na tą pierwszą? Bardziej rozbudowane Sworn Sandals. No to jest i tak ten, beta chyba, czy coś takiego. Ale jak na razie bardzo fajne. W sumie dziwne, że to jest jeszcze beta, jak to rok temu wyszło, czy tam idę. Chłop mnie odepnął, żebym go bił więcej. Mądry jest, nie? Sworn Sandals i Punch Club jednym. No, ale fajne, bardzo dobra gra. Jutro dalej będziemy w to grali. Do pierwszej sobie to pograjmy i zostawmy na jutro. Ty, tylko powiedz mi jedną rzecz. Nic mi nie mów. Idziemy spać. Nie to kliknę. Liga od 13 lat jest w becie? No tak, to inna sprawa. Czekaj, co oni trenują w ogóle? Powstawali już? A ci powstawali. Chyba, no ci jeszcze 3 dni, nie, ten jeden. Co on mi trenuje? Siłę. To okej. Ty co trenujesz? Też siłę.
tym ja miałem siłę trenować? Nie pamiętam. Może Vitality trochę niech on potrenuje i niech idzie na tą arenę. Let's go. Zaryzykowałem, widzowie. 22% na niepowodzenie. Ale no 22%, no szanujmy się w dupa. Dobra, i ty. Taki syf nosisz. Kupmy jakiś armorek, bo on też biega jak obdartus. Nie, bro, to nie dzisiaj. Ty to hełm z gladiatora chyba. Czy ja potrzebowałem? Znaczy ja to i tak kupię chyba to i to. Poczekaj, i on ma co? Noga z gówna ulepiona. I to. To też kupmy mu to, ten naramiennik w sensie. Chociaż może poczekajmy, najlepszy już. Hełm tier 5, no właśnie, ja kupuję potem jakieś useless ten. Dobra, Robert. O, jest w ogóle tier 4 się odblokował, ale to dwa dni się tam idzie. Idźmy na razie tutaj nim. Jaki stan kapy dzisiaj? Stan kapy taki w pożądalu. Nice. Jak najszybciej muszę lifesteala wykupić na tych takich najmocniejszych moich zawodnikach. Wtedy oni na tych lepszych arenach raczej powinni robić takie oro. Lifesteal wykupić. Chyba tamtego się tak to nie opłaca, co daje leczenie 5%, tylko stuna na 3 tury. Chociaż stun na 3 tury to jest tak naprawdę na jedną. Bo oni do mnie 2 tury muszą podejść. Ten skill jednak jest OP. Nie, jednak go wezmę. Jest za hity. Rod MG. A to jest na czym? King Leon na Steamie? Ja nie znam, nie słyszałem o tej grze. 52, no. Ładny krycik. On renomę zwiększa, weźmy go. Który się z nim bił? Czy mi nie padł? Brawo. Ja pierdziele, co to za typ? 150 kapty, ja chyba dam auto. Żebym po prostu nie umarł. Nie, luj, kładę go. Nie, położę go. Nie będą nam kryty wchodzić, to jest po grze. Tak mi się wydaje. Boże, on se rzucił tego life, znaczy się HP regen. Umarł nam typ. Chyba że on mnie zabije. Jako taki najemnik. Dobra, no nie zabił. Ja pierdzielę. Nie no, popieprzony to jest, że w ogóle on przyszedł tutaj, taki silny. Ty Dexa, ty co ćwiczy? Aha, ty ci leżą teraz, ja pierdziele. Nie mam siana, muszę iść tu szybko, tym zarobić.
polską grę w polskim Twitchu. Znam, ale nie grałem, na razie nie planuję. Vitality i HP Regen. No w sumie dobre było, po te 5%. Śmieciu. Które nie wiem, który z naszych tych jest lepszy, ten czy tamten. Obydwaj są bardzo silni. Tamten chyba ma lepsze EQ obecnie. Tak. Na CDA jest to ROT MG. Nie znam tego. Pięściarz mocy, no. Chyba słabsze ma te hity, ale też ja nim w Dexa cały czas idę. Może niepotrzebnie już. On ma nakryta szansę 21 tylko? To nie jest dużo. W Dexa idę. Tamten ma ile? A jak krwawienie biłem? 4. Czyli każdym hitem nakładam krwawienie plus 1. Tak? Czyli to się stakuje w nieskończoność. To pięściarz jest broken w takim razie. Ja mogę wziąć potem to i podwoić krwawienie, które już nałożyłem. Czyli na przykład nałożyć 10, pyk 20. Albo nałożyć 5 i 10 do końca gry. Dzięki Nefka za 2 lata. Witam, witam. Które no mocne te rzeczy, niektóre mocne. Czekaj, który wstał? Ty bićmy tu. Czekaj, ile on już to nabił renomy? Może jego wyślę? Przecież nie miałem ja go wysyłać. Ten miał być dodatkowym po prostu do... Przecież może tak lepiej się stakuje siano. 73%. Ja pierdziele. Nie, daj mi spokój. Jak te procenty się liczy? Nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Spoko, spoko, Kingion. Ogarnę, ogarnę. No mogę mu dać w sumie te najlepsze itemy. No ten z rękawicami ma już takie dość odstające. Ty, ile jest krwawienia teraz? 3. Czyli nie osobne pięścią uderzenie nakłada. Jest max 3 do nałożenia? Nie, wcześniej 4 chyba uderzyłem. Ja jestem alkoholikiem? Nie. Czemu? Nałożyłem 2, ok. 3 nadal. Teraz 2. Nie wiem, jak to w dupę, to krwawienie jest chyba losowe. Roblox? Ja pierwszy. Czemu ty grasz takie gówno gry? Hycel. Uderzyć cię w GTA? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!